Cieszę się, że mogę tu stać. Chcę się z wami podzielić przez chwilkę słowem, które mam w swoim wnętrzu. Myślę, że ważna też rzecz dla naszego życia rodzinnego. Może tytułem wstępu podzielę się z wami takim moim świadectwem, takim częścią mojego życia, ponieważ jest to coś, czym mój umysł trochę się zajmuje ostatnio. Chciałem dzisiaj z wami się podzielić tym, co Słowo Boże mówi o języku, jako narządzie, którego używamy do tego, żeby wypowiadać różne słowa. To, co mówimy i słyszymy, ma duży wpływ na nasze życie i miało wpływ na moje życie i chcę dzisiaj właśnie dlatego ten temat poruszyć, ponieważ żyjąc w rodzinach cały czas komunikujemy się i mówimy sobie różne rzeczy. Chcielibyśmy oczywiście, żeby wszystko było piękne i słodkie i miłe, ale sami wiemy, że czasami bywają emocje i to nie wygląda tak jak trzeba. A wracając trochę do takiej mojej historii, wiecie, ja będąc dzieckiem byłem, tak mi się wydaje, nietypowym dzieckiem, ponieważ Bóg stworzył mnie melancholiko-flegmatykiem i jeszcze do tego introwertykiem. I zwykle przez większość mojego dzieciństwa ja funkcjonowałem w towarzystwie tak, że zwykle stałem gdzieś w cieniu, chowałem się jakbym mały to za mamą, a potem za innymi ludźmi. Nic prawie nie mówiłem. Byłem taki cichy, niezauważalny. No i jak wiecie, społeczeństwo generalnie funkcjonuje w ten sposób, że takie osoby są postrzegane jako dziwne. No bo to jest dziwne, że ktoś w ogóle nic nie mówi, no nie? To jest dziwne, tak? Więc generalnie to, jakim byłem dzieckiem, jak się zachowywałem, było powodem do różnych komentarzy. Więc jako mały człowiek słyszałem różne teksty na mój temat. Wielu ludziom nie pasowało to, że nic nie mówię i nawet pytali się rodziców, czemu ja nic nie mówię. Były takie sytuacje, że moim kolegom zwłaszcza przeszkadzało to, że ja jestem taki powolny, tak? Taki flegmatyczny byłem. Byłem powolny, nie biegałem w kółko, nie przepadałem za sportem, więc to też był taki temat do rozmów w szkole podstawowej przynajmniej, że jestem taki jakiś inny. Nie gonię tak jak inne chłopaki i w ogóle się nie biję. Ta moja introwertyczna natura też oczywiście powodowała, że osoby dorosłe się zastanawiały, czy ze mną jest wszystko w porządku. Więc znowu tu były takie sytuacje, że się ludzie zastanawiali, czemu ja nic nie mówię, czemu do nich się nie odzywam i czemu, nie wiem, może coś były komentarze, może ze mną jest coś nie tak, pewnie kogoś tam nie lubię, bo nic nie mówię, pewnie jestem na kogoś zły, bo nic nie mówię. Więc taki mój charakter był, że trochę to powodowało komplikacje w moim dzieciństwie. Ja jak generalnie byłem przyzwyczajony do tego, że jestem jaki jestem i że komentarze cały czas pod moim kierunkiem lecą. Więc jakoś sobie z tym radziłem. Niemniej jednak ludzie różne rzeczy wypowiadali w moją stronę i to wpływało na mnie, na moje myśli, na to jak ja zacząłem potem postrzegać siebie samego. Jak byłem nastolatkiem, chodziłem do szkoły zawodowej i to też jest takie specyficzne środowisko. Za moich czasów, nie wiem jak to teraz wygląda, większość mojej klasy po lekcjach albo już w trakcie lekcji udawała się na piwo i papierosy i tam znowu z tego powodu, że byłem osobą wierzącą, też byłem strasznym, dziwnym człowiekiem dla wszystkich moich kolegów, ponieważ tego nie robiłem. Więc jakby moje dzieciństwo w takiej atmosferze trochę wyrosło dziwności i to jakoś zostało we mnie, że jestem jakiś nietypowy i dziwny. I potem w konsekwencji, kiedy wchodziłem w życie dorosłe, wchodziłem z taką świadomością, że rzeczywiście jestem jakiś inny, niepodobny do innych ludzi, rzeczywiście trochę się inaczej zachowuję. Generalnie myślałem o sobie w tym kontekście raczej negatywnym, tak? No bo wiadomo, że osoba już potem nastoletnia bardzo często się porównuje do innych, więc jakby z tego rachunku wychodziło, że coś jest ze mną nie tak.
o tym, chociaż to nic szczególnego, ale mówię o tym dlatego, żeby was pobudzić do tego, żeby się zastanowić nad tym, co wy mówicie. Już może nie innym ludziom, bo to też ma oczywiście znaczenie. Każde nasze słowo ma znaczenie i to, kto jest naszym odbiorcą, nie jest takie ważne. Ale dzisiaj chcę, żebyśmy się skupili, może zawężyli ten okrąg osób do własnej rodziny. I zastanowili się nad tym, co my mówimy w relacji mąż, żona, okej, ale ja znowu tylko się zawężę do relacji rodzic, dziecko, ponieważ większość tego to jakby jest udowodnione psychologicznie i naukowo, że to, co dziecko słyszy we wczesnym dzieciństwie i to, jak jest traktowane, ma wpływ potem na jego rozwój i jego postrzeganie siebie samego, tak? Tak jak to miało w moim przypadku miejsce. Więc zmierzając w tym kierunku, pomyślałem, że warto by czasami się zastanowić nad tym, co my mówimy, bo wiemy, że w rodzinach funkcjonujemy. Ja tak czasami mam wrażenie, że moje życie jak na fali płynie, tak? Bo z małymi dziećmi, po prostu są emocje, jest pęd, po prostu dzieje się tyle rzeczy, że naprawdę trudno każdą czynność, każde słowo wypowiadać świadomie i wszystko przemyśleć i zastanowić się, co, jak zrobić i powiedzieć, żeby było dobrze, tak? Po prostu tyle się rzeczy dzieje naraz. Więc wiemy, że w rodzinach mamy trudności z tym, żeby panować nad emocjami, a też mamy trudności, żeby kontrolować to wszystko, co mówimy. A będąc świadomy tego, jak to się potoczyło w moim życiu, wiem, że to w zasadzie każde słowo ma znaczenie dla naszych dzieci i ma duży wpływ, bardzo duży wpływ na to, jak one będą funkcjonować, co one będą myśleć o siebie i z jakim poczuciem własnej wartości, świadomością wejdą w dorosłe życie. Temat ten chcę oprzeć na fragmencie z Bożego Słowa. Chcę, żebyśmy przeczytali sobie teraz kawałek listu Jakuba. Fragmenty z trzeciego rozdziału przeczytam. Więc mając świadomość tego, dlaczego o tym mówię, zastanówmy się też przez chwilkę teraz nad tym, co mówi Boże Słowo na temat języka i na temat tego, co my powinniśmy mówić, a co nie. Dopuszczamy się bowiem wszyscy wielu uchybień. Jeśli kto w mowie nie uchybia, ten jest mężem doskonałym, który i całe ciało może utrzymać na wodzy. A jeśli koniom wkładamy w pyski wędzidła, aby nam były posłuszne, to kierujemy całym ich ciałem. Także i okręty, chociaż są tak wielkie i gwałtownymi wichrami pędzone, kierowane bywają maleńkim sterem tam, dokąd chce wola sternika. Tak samo i język jest małym członkiem, lecz pysznie się z wielkich rzeczy, jakże wielki las zapala mały ogień. I język jest ogniem. Język jest wśród naszych członków swoistym światem nieprawości. Kala on całe ciało i rozpala bieg życia, sam będąc rozpalony przez piekło. Bo wszelki rodzaj dzikich zwierząt i ptaków, płazów i stworzeń morskich może być ujarzmiony i został ujarzmiony przez rodzaj ludzki. Natomiast nikt z ludzi nie może ujarzmić języka, tego krnąbrnego zła, pełnego śmiercionośnego jadu. Nim wysławiamy Pana i Ojca i nim przeklinamy ludzi stworzonych na podobieństwo Boże. Z tych samych ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo. Tak, bracia moi, być nie powinno. I pozwólcie, że uczepię się wersetu 8, ponieważ czytając ten werset doszedłem do wniosku, że Jakub przesadza. Czytamy, że nikt z ludzi nie może ujarzmić języka. No okej, wiemy, że mamy problem z ujarzmieniem języka i czasami powiemy nie to, co trzeba, ale że to od razu krnąbrne zło i pełne śmiercionośnego jadu, ten jad po prostu już mi się wydaje przesadą. Tak mi się wydawało przynajmniej. Mi się kojarzy tylko z wężem i myślę, że aż tak chyba źle nie jest, że aż taką moc ma to, co mówimy, nawet jeżeli to jest negatywne. I ten jad mnie tu bardzo, że tak powiem, zahaczył. I zacząłem się zastanawiać, czy rzeczywiście to, co mówimy, ma taki wpływ. Może zrobić tyle złego, że to będzie można porównać do jadu. Jeszcze chciałbym przeczytać dodatkowo fragment z przypowieści Salomona z 18 rozdziału. Z owocu swoich ust nasyca człowiek swoje wnętrze. Syci się plonem swoich warg.
I w kolejnym wersecie jest napisane, tylko fragment przeczytam, śmierć i życie są w mocy języka. Myśląc o tym jadzie, tu mamy chyba jeszcze coś poważniejszego, bo ten werset mówi, że w zasadzie to językiem, z tego mam rozumieć, możemy kogoś zabić, skoro śmierć i życie z mocy języka. I to tak trudno nam sobie to wyobrazić, ale kiedy sobie pomyślimy, że językiem możemy kogoś doprowadzić na przykład do śmierci, to już tak bardziej prawdopodobne się może wydawać. A kiedy sobie pomyślimy na przykład, że możemy tym, co mówimy swoim językiem, doprowadzić kogoś do śmierci, ale może nie fizycznej, ale takiej duchowej albo takiej psychicznej, to myślę, że jeszcze bardziej jest to prawdopodobne. Generalnie te wersety mówią nam wprost, że język i to, co mówimy, ma duże znaczenie i może doprowadzić do bardzo złych rzeczy, ale też do dobrych. Nie chciałbym, żebyśmy dzisiaj się tylko skupili na tych negatywach. Myślę, że wszyscy jesteśmy świadomi tego, co możemy złego zrobić, mówiąc niewłaściwe rzeczy. Pozwólcie, że na chwilkę się wgłębimy w tą moc języka, bo ona tak mnie zastanawiała. W Bożym Słowie jest wiele wersetów, które mówią o tym, co możemy językiem zrobić, tym, co mówimy, a co nie możemy. I jest to wiele fragmentów z przypowieści Salomona, których nie przeczytamy, bo nie mamy na to czasu, ale jakby z tych fragmentów wybrałem te kluczowe słowa. Także posłuchajcie, co Salomon mówi o języku, takim pierwsze w negatywnym sensie. Z przypowieści Salomona możemy wyciągnąć, że język może być nierozważny, przewrotny, przykry, nierozsądny, zły, obłudny, nieprzyzwoity. Dodatkowo Salomon mówi, że takie wypowiedzi, takie słowa wychodzą z ust głupców albo z ust bezbożnych. Konsekwencją takich słów może być to, że język kogoś zrani, że kogoś przeklina, powoduje zmartwienie serca, wywołuje złość, tryska głupotą, rozsiewa oszczerstwa i prowadzi do występku. No i tu już trochę, że tak powiem, się zmartwiłem, spowodowało to zmartwienie mojego serca, ponieważ ten język bezbożnych, nierozważny i przewrotny i ten zły powoduje zmartwienie serca, wywołuje złość. No może przeklinaniem akurat tak się nie przejęłem, ale ktoś może się przejąć, bo przeklina. Tu w tym miejscu chcę tylko powiedzieć, pomyślmy nad tym w wolnym czasie, czy to, co wychodzi z naszych ust, kogoś nie rani, czy to kogoś nie przeklina, czy to nie powoduje zmartwienia czyjegoś serca, albo czy nie wywołuje złości. Myślę, że sami dojdziecie do odpowiednich wniosków. Należałoby coś z tym zrobić, jeżeli coś tam jest, co dotyczy nas, ponieważ Boże Słowo mówi, że takie rzeczy to wychodzą z ust bezbożnika. Dodatkowo list Jakuba 1,26 mówi, jeśli ktoś sądzi, że jest pobożny, a nie powściąga języka swego, lecz oszukuje serce swoje, tego pobożność jest bezużyteczna. Tu wam dostawiam ten element negatywny naszego języka do zastanowienia, oczywiście do weryfikacji tego, co mówimy. Chciałbym większy nacisk dać sobie na te pozytywne rzeczy, bo jest ich bardzo dużo też w przypowieściach Salomona i powiem wam szczerze, że wiele z nich jest dla mnie zaskoczeniem. W tym sensie, że nie zdawałem sobie nawet sprawy, że takie wspaniałe rzeczy możemy naszym językiem, naszymi wypowiedziami zrobić. Posłuchajcie, co udało mi się wypisać. Więc ten język taki pozytywny, który wychodzi z ust sprawiedliwych, tak? Bo Salomon rozróżnia, że to, co złe, wychodzi z ust bezbożnych, a to, co miłe, wychodzi z ust sprawiedliwych. Rozumiem, że mamy się za sprawiedliwych. Więc posłuchajcie, co wychodzi z waszych ust. Ten język sprawiedliwych może być łagodny, miły, opanowany, roztropny i dobry. I w zasadzie tu się lista trochę kończy. No zastanówmy się, czy nasz język jest zawsze łagodny, miły, opanowany. Z tym jest bardzo ciężko, z tym opanowaniem. Roztropny też jest bardzo ciężko, no nie? Bo ile razy jest tak, że coś mówimy, no bo to
idzie, no nie, bo już są takie emocje, że nie ma czasu się zastanawiać, czy aby to słowo użyć, czy tamto, no nie? Czy jest dobry nasz język? Wychodzi z ust sprawiedliwych i co on może zrobić? Posłuchajcie, bo to jest bardzo, dla mnie było bardzo ciekawe. I powiem szczerze, że większość z tego to w ogóle wydaje mi się, że w moim życiu się nie zdarzyło. To jest oczywiście karygodne. Ale słuchajcie, bo może usłyszycie pierwszy raz, co możecie swoim językiem zrobić. Więc taki język sprawiedliwych błogosławi, leczy, jest drzewem życia, uśmierza gniew, rozsiewa wiedzę, rozważa, co odpowiedzieć, jest jak plaster miodu, jest słodyczą dla duszy, jest lekarstwem dla ciała, tryska mądrością, nie ma w nim nienawiści, jest wybornym srebrem, pokrzepia wielu, buduje i przynosi błogosławieństwo. Bardzo tego dużo. Przeczytajcie sobie przypowieści Salomona, 10, 12, 15, 16 rozdział, tam to wszystko jest wymienione. I jeszcze raz, zastanówcie się, co wychodzi z waszych ust, bo ja mam wielkie braki w tym względzie. Mam się za sprawiedliwego, a jest problem z tym, co wychodzi z moich ust. Wiem, że to jest trudne i to jest... No czytamy, że trudno nam poskromić ten język i czasami może się wydawać, że no nie jesteśmy w stanie wszystkiego skontrolować, co z naszych ust wychodzi. Wszechmogący Pan dał mi język ludzi uczonych, abym umiał spracowanemu odpowiedzieć miłym słowem. To fragment Izajasza. Na pewno jest to temat, który warto zweryfikować i z którym musimy przyjść do Pana Jezusa, do Boga. Bo w Jego mocy jestem pewny, że możemy doprowadzić do tego, że Bóg może doprowadzić do tego, że nasz język będzie właśnie taki, jak wyczytałem. Takie to jest ładne, że leczy i w ogóle błogosławi. Chciałbym, żeby mój język tak funkcjonował. Mam nadzieję, że też was to zachęciło. Mówiąc o tym języku, chcę, żebyście jeszcze przez chwilę zastanowili się nad tym, co wychodzi z waszych ust właśnie w kontekście naszej rodziny. Ja z własnego życia wiem, że to, co usłyszałem w dzieciństwie od różnych osób, to oczywiście też są we wczesnym dzieciństwie, to przede wszystkim słuchamy rodziców, no nie? Potem rodzeństwo też ma znaczenie, co o nas mówi, no i potem te osoby znaczące się zmieniają. Są potem koledzy, koleżanki. Dla niektórych może nauczyciele, jeszcze nie wiem, jak to funkcjonuje. Dla mnie mieli znaczenie. Ja też żyłem zawsze tak w cieniu moich sióstr, w cudzysłowie mówię w cieniu, ale tak to wyglądało. Miałem 3 starsze siostry, więc zawsze na tym tle byłem porównywany. I nie tylko w domu, ale też przede wszystkim w szkole. Tak nauczyciele mnie porównywali. Oczywiście zawsze wychodziłem gorzej niż moje siostry, więc to też miało duży wpływ na mnie. Są to rzeczy, które gdzieś tam zostały mi wpojone w moją głowę, w moje myśli i powiem wam, że jestem zdziwiony, bo myślę o tym trochę więcej ostatnio, że wiele z tych rzeczy widzę, że do teraz ma wpływ na mnie, tak? Że powoduje jakieś tam rzeczy, że wpływa na to, co ja robię, a czego nie robię na przykład, no nie? Więc to bardzo duże ma znaczenie, daje wam świadectwo, że to, co mówimy i co słyszymy. I tak podsumowując, w kontekście tego, jak powinna wyglądać nasza mowa, jak powinien wyglądać nasz język, chcę wam zadać takie pytania do zastanowienia. Zwłaszcza rodzicom. Zachęcam was, żebyście się zastanowili nad tym, co mówicie swojemu dziecku. W przypadku małych dzieci w większości przypadków to są emocje jakieś, no nie? Zwykle jakieś takie wysokie, no nie? Jest jakaś awantura, jest kłótnia, jest jakiś wypadek. Zwykle to są takie sytuacje, kiedy w emocjach się odnosimy do dziecka. No i wtedy nie ma czasu na przemyślenie, na zastanowienie się, tylko jedziemy, no nie? Często mówimy do dzieci, nie, nie, tego nie rób, nie rób, nie rób. Często dzieci oceniamy, taki nie powinieneś być, nie rób tak, nie rób. Ja nie mówię, że to są rzeczy zakazane, tak? Tylko co w tym wszystkim twoje dziecko słyszy, jakie komunikaty do niego docierają? Bo może się okazać tak, że dziecko usłyszy tam w tym wszystkim, że jest gorsze, że nie jest takie mądre, jakbyśmy chcieli,
że jest na przykład za wolne, albo że jest lepsze niż ktoś tam, gorsze niż ktoś tam. Dużo komunikatów idzie. Nie wiem, nawet nie chciał mi się szukać, pewnie bym znalazł. Ile słów wypowiadamy dziennie, to wiemy, tak? Ileś tam kilkadziesiąt, czy nawet nie wiem, czy to w miliony to nie idzie. Dla tych bardziej wygadanych, no nie? Ci mniej może jakieś tam tysiące, ale wiele z tego idzie do naszych dzieci. I czy my to wszystko przesiewamy? Czy my rzeczywiście, tak jak mówi Salomon o języku sprawiedliwym, rozważamy to, co mówimy dzieciom? Czy świadomie mówimy im pewne rzeczy, czy po prostu płyniemy w emocjach i jedziemy, no nie? I mówimy im wszystko, co teraz trzeba takiemu dziecku powiedzieć, no nie? Bo trzeba go przyprowadzić do porządku. Mamy wielką moc w tym sensie wpływania na nasze dzieci, na ich, powiem wam, całe życie. To, co mówimy, może mieć duże znaczenie. Ma duże znaczenie, tak? Mam nadzieję, że w wielu przypadkach pozytywne, ale też jest wiele przypadków negatywnych. Wiele takich osób, które mogłyby powiedzieć, że przez to, co słyszały w dzieciństwie, teraz sobie z wieloma rzeczami nie radzą albo nie wierzą w wiele rzeczy. Nie wierzą w to, że mogą coś zrobić, ponieważ w dzieciństwie słyszały, że się do tego nie nadają, albo że są słabe, albo że są gorsze. Więc mamy wpływ, mamy... Ja bym powiedział, że Bóg nam, rodzicom, dał moc kształtowania naszych dzieci. Trochę się tego boję nawet i wolałbym takiej odpowiedzialności nie ponosić, ale tak to jest, że to wszystko, co przez nas przechodzi, co wychodzi z naszych ust, co idzie w stronę naszych dzieci, będzie miało, ma i będzie miało wpływ na ich życie. Na podsumowanie tylko przeczytam jeszcze parę wersetów w temacie. Zostawiam wam z tą myślą, wierząc, że zwłaszcza rodzice się zastanowicie nad tym, co mówicie, i że jesteście zachęceni tymi fragmentami mówiącymi o języku sprawiedliwym. W psalmie 34 czytamy: strzeż języka swego od zła, a warg swoich od słów obłudnych. Albowiem z obfitości serca mówią usta. Dobry człowiek wydobywa z dobrego skarbca dobre rzeczy, a zły człowiek wydobywa ze swego skarbca złe rzeczy. Opowiadam wam, że z każdego nieużytecznego słowa, które ludzie wyrzekną, zdadzą sprawę na dzień sądu. Albowiem na podstawie słów twoich będziesz usprawiedliwiony i na podstawie słów twoich będziesz potępiony. Nie oddawajcie złem za zło, ani obelgą za obelgę, lecz przeciwnie, błogosławcie, gdyż na to powołani zostaliście, abyście odziedziczyli błogosławieństwo. Wiele miejsc jest, które mówią o tym. Bardzo wiele miejsc. Więc to też nam pokazuje, że to jest bardzo ważny temat. Także, moi drodzy, pomyślcie o tym, co wychodzi z waszych ust. Tu też fragmenty mówią o tym, że to jest... Język to jest tak naprawdę powiązany z sercem, tak? Że to, co mamy w sercu, wychodzi potem naszymi ustami. Więc jeżeli mamy problem z językiem, no to pewnie też mamy problem z naszym sercem. Także warto by było się nad tym zastanowić, przyjść do Boga, jeżeli mamy z tym problem. Ja na pewno muszę to zrobić.